Wasz pastor naprawdę potrafi zmiękczyć serce. Ja już w sumie jestem content. Ja aż mogę pójść do domu. Kochani, ja przychodzę, żeby nie zapomnieć tego wszystkiego. Przychodzę do was, żeby wam bardzo, 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 ale to bardzo podziękować za to, kim jesteście dla nas, jako Kościół Dom. Nie wiem, czy macie wyobrażenie tego, co wydarzyło się około 2 miesiące temu, kiedy pastor Szymon zadzwonił do mnie i taka, wiecie, gadka szmatka, co u ciebie, gadamy. I w pewnym momencie mówi, aha, tak, by the way, tak to się mówi w korporacjach warszawskich, tak, by the way. Chcemy wam przekazać 100 tysięcy złotych na budynek. Dokładnie tak się czułem, jak teraz udaję. I teraz tak, musisz się uszczypnąć, bo nie wiesz, czy to się dzieje naprawdę, czy tobie się to śni, czy pastor Szymon Kruba już zwariował z przepracowania. O co tu w ogóle chodzi? Ja pierwszy raz w życiu byłem w takim szoku, jak coś usłyszałem, byłem w takim szoku, że nie wiedziałem w ogóle, co się stało. Gdyby ten głos za telefonu brzmiał po angielsku, to jeszcze mógłbym sobie to jakoś wyobrazić. Ale to jest polski głos polskiego pastora z polskiego miasta, który dzwoni do ciebie i mówi, bo my chcemy wam przekazać 100 tysięcy złotych na wasz budynek. Ja byłem w szoku. Kochani, to co robicie, to jest nienormalne. To nie jest normalne. Wy nie macie pojęcia. Znaczy, jak mi się coś powie, to ja potem będę o tym opowiadał. Znaczy, nie mówię o jakichś waszych tajemnicach, ale jeśli coś dobrego mi się wydarzy, to ja będę o tym opowiadał. Ja jestem po prostu w szoku, jak potężna jest wasza hojność. Mój kościół, kiedy się o tym dowiedział, był blady. Ja mówię, słuchajcie, albo tak powinno być, albo to powinno być normalne, albo to jest nienormalne, bo ja czegoś takiego nie doświadczyłem. Kochani, w imieniu całego naszego kościoła i w imieniu 700 miast bardzo, ale bardzo wam dziękujemy. Czekałem na ten moment, że będę mógł wam podziękować. Zaklasz dla osoby po prawej stronie. Tworzycie coś w tym kraju, czego jeszcze nie było, a uwierzcie mi, że ja wiem, co się dzieje w tym kraju. Kościelnym. Tworzycie coś, co jest poza po prostu ludzkim zrozumieniem. Druga rzecz bardzo ważna jest taka, że Szymon bardzo często i Madzia mówią o naszej przyjaźni. Ja im starszy jestem, tym bardziej wierzę w to, co kiedyś powiedział 70-letni człowiek. Powiedział, nauczcie się, kochani ludzie, przyjaciół pod koniec twojego życia będziesz mógł policzyć na palcach jednej ręki. Tam będą ludzie, którzy są wyjątkowi dla twojego życia. I na tych palcach mojej jednej ręki i mojej żony jest małżeństwo waszych pastorów od wielu, wielu lat. Tak sobie dzisiaj pomyślałem, my się jeszcze nigdy nie pokłóciliśmy nawet. My nawet nie jesteśmy jak małżeństwo. Coś więcej. To jest przyjaźń, która trwa wiele, wiele lat. Łączy nas wiele, wiele wspólnych rzeczy, a które myślę, że niebo patrzy na to i widzi, jakie jest nasze serce. Ale jest to niezwykłe, że jesteście częścią też 700 miast, że ten kościół powstał w wyniku 700 miast. Mówicie o tym, że to powstało w wyniku 700 miast. I powiem wam jedną rzecz. Bierzecie udział w czymś, co jest niezwykłe z tego powodu, że 700 miast istnieje 10 lat i założyliśmy około 60 kościołów. Ochrzciliśmy w tych 60 kościołach ponad 1000 ludzi. Ponad 1000 ludzi zostało ochrzczonych w tych kościołach, ale najlepsze na koniec. Do roku 2033 chcemy założyć 400 kościołów, licząc od teraz. 400 kościołów. To jest wizja, która jest w moim sercu. Wierzę, że Bóg chce to uczynić. Oczywiście tu jest potrzebny Bóg i tylko Bóg oraz ludzie, którzy nie boją się ciężkiej pracy. Tak jak wy, tak jak Kościół Dom. Kochani, dziękuję wam za to z całego serca. Jestem wdzięczny. To krzesło stoi dlatego, że starość nie radość. Doznałem, jak na mój wiek, poważnej kontuzji. Ledwo co chodzę. Także może będę musiał usiąść.
To nie jest w wyniku tego, że nie mam do was szacunku, tylko w wyniku tego, że może mi się słabo zrobić z tego względu. Ale jestem z wami, to módlcie się tam o mnie, gdzie siedzicie, chwilę przynajmniej, żebym przetrwał i żebyście wy przetrwali. A dzisiaj, skromnie, nieskromnie powiem wam, że to, co wam powiem, o tym jeszcze nigdy w życiu nie słyszeliście. Jesteście podekscytowani? Jak ja to badałem, jak ja to słyszałem, a sporo czasu to badałem, to byłem w takim szoku i zakochałem się w Jezusie w taki sposób, jak nigdy więcej, nigdy wcześniej. W szoku po prostu mówię, Boże, to jest niemożliwe, to jest takie logiczne. Chciałem dzisiaj mówić do was o czymś, jak będziesz notował, to nie zdążysz. Nie ma szans, ale będziesz musiał sobie tego przesłuchać. Uwierz mi, to jest coś, co może zmienić twoje myślenie o Jezusie w taki sposób, że naprawdę wszystko nabierze zupełnie innego sensu. Ja głoszę kazania 25 lat. Kto ma 25 lat i mniej? Podnieś rękę do góry. Haha, dłużej głoszę kazania niż ty żyjesz. Wspaniałe. A z drugiej strony starość nie radość. Jesteście gotowi? Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, wersety od 18 do 22. Przechodząc się wzdłuż Jeziora Galilejskiego, Jezus zobaczył dwóch braci. Byli to Szymon, zwany Piotr, i Andrzej, jego brat. Zarzucali oni sieci, gdyż byli rybakami. Chodźcie za mną, zawołał do nich Jezus. Uczynię was rybakami ludzi. Na te słowa bez wahania pozostawili sieci i poszli za nim. Nieco dalej Jezus dostrzegł innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana. Ci wraz ze swoim ojcem naprawiali w łodzi sieci. Ich również powołał. Oni także pozostawili łódź oraz swojego ojca i natychmiast poszli za nim. Okej. Zatrzymajmy się. Idzie ktoś. Ty jesteś w pracy. Ten ktoś podchodzi i mówi, pójdź za mną. Ty zostawiasz swoją robotę, wychodzisz i idziesz za tym człowiekiem. To jest normalne? Nie, powiedzcie mi, czy to jest normalne. Wyobraź sobie, że ja teraz przychodzę do ciebie i mówię, pójdź za mną. A ty mówisz do swojej żony, dobra, co było, to było, idę teraz za Sławkiem. Ale musisz iść do pracy jutro, nie? Koniec z moją pracą, ale dzieci... Koniec dzieci, idę za Sławkiem. To mniej więcej tak wyglądało. To jest nienormalne. To jest nienormalne, jeśli nie wiesz, o co chodzi. To jest nienormalne, jeśli nie wiesz, o co chodzi. Dlatego, że my bardzo często myślimy, że Pan Jezus był tylko i wyłącznie Bogiem. Był Bogiem? Amen. W ilu procentach? W 100%. Ale był też Synem Człowieczym, był też człowiekiem. W ilu procentach? W 100%. Był zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. I bardzo często myślimy o Jezusie tylko jako o Bogu, zapominając o Jego człowieczeństwie. Gdyby był taki fragment w Biblii i Jezus poszedł do wychodka, załatwił, co miał załatwić i wyszedł? Przecież Jezus nie musiał wychodzić do wychodka. Naprawdę? Naprawdę? Czasami przeduchawiamy pewne rzeczy do tego stopnia, że tracimy kontakt z rzeczywistością. To jest nienormalne. Pójdź za mną, zostawiasz wszystko i czterech gości, czterech rybaków zostawia robotę i idzie za Jezusem. Absurdalne. W naszym świecie, w naszym kontekście. A więc mówimy o jednej rzeczy. Jezus Chrystus był rabinem. O, coś nowego. Jezus Chrystus był Żydem, tak? Jezus Chrystus był rabinem. I co to oznaczało być rabinem? Jeśli chodzi o słowo rabin, to słowo pojawia się tylko z trzema osobami w Nowym Testamencie. Rabinem był nazwany Jezus i to wiele, wiele razy. Rabinem był nazwany Gamaliel, czyli rabin względem Pawła. I rabinem był nazwany apostoł Paweł. Wow, nowość. Bycie rabinem to był największy wyraz szacunku i tego, kim mogłeś być.
Każdy chłopak miał jedno marzenie. W Polsce wielu ludzi, wielu chłopaków biegających za piłką chce być jak Lewandowski. Okej, fajnie, fajnie. W Izraelu każdy chłopak chciał być rabinem. To było jego marzenie. Być rabinem. Oni byli poświęcić, to było ich marzenie, chcę być rabinem. Ale tylko elita mogła stać się rabinem. Najlepsi z najlepszych, najlepsi z najlepszych, najlepsi z najlepszych mogli stać się rabinami. To była absolutna elita. Problem polegał też na tym, że 3% społeczeństwa żydowskiego w tamtych czasach to byli analfabeci. Kto potrafił czytać? Rabini. Rabini potrafili czytać, to rabini byli w synagogach, rabini czytali Torę, to rabini nauczali, to byli rabini. Oni potrafili czytać i pisać. Pan Jezus co najmniej 10 razy pojawił się w synagodze w Nowym Testamencie, wszedł tam, czytał Torę i co robił? I opowiadał, i nauczał. To nie było tak, że Jezus był tam kimś, pojawił się znikąd jakiś człowiek, wchodzi do synagogi i sobie naucza. Wyobrażasz sobie, że teraz ktoś tutaj przychodzi do kościoła dom, okej? Okay? Przychodzi i mówi, dzisiaj ja będę nauczał. Okej. Okay. Pastor Szymon mówi, no jak chcesz. Jak czujesz. Ale kim ty jesteś? Nieważne, mogę? Nie. Musiałeś mieć kwalifikacje, aby po pierwsze musiałeś umieć czytać, 3%. Po drugie musiałeś, jeśli nauczałeś, musiałeś mieć kwalifikacje do tego, żeby nauczać Tory. Okej? Okay? Jak można było zostać rabinem? I teraz zaczyna się coś, że za chwilę będziesz podnosił szczękę. Uwierz mi, Biblia dla ciebie stanie się zupełnie inną księgą. Ale powiedziałem. Kiedy chciałeś być rabinem, to do wieku 6 lat musiałeś znać trzecią Mojżeszową na pamięć. Ja wiem. Jak czytałeś Biblię kiedykolwiek i natrafiłeś na trzecią Mojżeszową, to szybciej przerzucałeś kartki. To jest naprawdę wyzwanie. Ale ty, żeby stać się rabinem, musiałeś zacząć swoją edukację, że musiałeś nauczyć się na pamięć trzeciej księgi Mojżeszowej. Jeśli umiałeś w wieku 6 lat, umiałeś już trzecią księgę Mojżeszową, to mogłeś pójść do szkoły podstawowej, która nazywała się Bet Sefer po hebrajsku. Bet Sefer, zapamiętajcie. To była nazwana szkoła księgi. To oznacza Bet Sefer, szkoła księgi. I w tej szkole byłeś od 6 lat do 12 lat. I co robiłeś w tym czasie? No w sumie nic ciekawego. Musiałeś się nauczyć całej Tory na pamięć do 12 roku życia. To się trochę kłóci ze współczesnym wychowaniem dzieci. Wyobrażasz sobie, że twoje dziecko codziennie musi powtarzać 5 ksiąg Mojżesza. I w wieku 12 lat, kiedy już znały, to dziecko znało na pamięć 5 ksiąg Mojżesza, to jest najlepsze, to wtedy byłeś dopuszczony do egzaminu. Witamy w kulturze żydowskiej. Wtedy byłeś dopuszczony do egzaminu, jak znałeś na pamięć 5 ksiąg Mojżesza. Na czym polegał ten egzamin? Egzamin głównie składał się z tego, że to była zdolność zadawania pytań. Musiałeś umieć zadawać pytania w taki sposób, aby ciągle i ciągle podtrzymywać konwersację, to sprawdzano, czy potrafisz podtrzymywać konwersację i budować pytania, aby rozmowa o Bogu ciągle trwała i trwała i trwała. Twoja zdolność do zadawania pytań i zdolność do podtrzymywania konwersacji o Panu Bogu. I teraz się zaczyna historia. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, wersety od 41 do 47. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Poszli tam też zgodnie ze zwyczajem, gdy Jezus ukończył ile lat? Przypadek? Po świętach natomiast, kiedy już wracali, Jezus, kilkunastoletni chłopiec, pozostał w Jerozolimie. Rodzice nie wiedzieli o tym, przekonani jednak, że jest gdzieś między podróżnymi, uszli dzień drogi, ale w końcu zaczęli go szukać wśród krewnych i znajomych.
A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy i tam nie ustawali w poszukiwaniach. Po trzech dniach spotkali go w świątyni. No i co robił 12-letni Jezus w świątyni? Siedział tam w kręgu nauczycieli, słuchał ich i co robił? I zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy mu się przysłuchiwali, byli zdumieni jego rozumem i trafnością odpowiedzi. Byli w szoku. Popatrz, zaczyna to mieć sens? Jezus, kiedy miał 12 lat, musiał zdać egzamin polegający na umiejętności zadawania pytań i podtrzymywania konwersacji. I mamy w Biblii fragment, który mówi o tym, że Jezus w świątyni był wśród nauczycieli, szukali go 3 dni. Co on tam robił 3 dni? Zadawał pytania i słuchał, co inni rabini mają do powiedzenia. Dlatego Biblia mówi o tym, że Jezus wzrastał w czym? W mądrości, w łasce u Boga, w łasce u ludzi. Jezus wzrastał w mądrości, czyli Pan Jezus musiał chodzić do szkoły. Absolutnie tak, tak jak każde żydowskie dziecko. Tak jak każde żydowskie dziecko. No i co dalej? Kiedy już potrafiłeś zadawać pytania, kiedy zdałeś ten egzamin, potrafiłeś zadawać pytania i podtrzymywać konwersację o Bogu, tylko najlepsi szli do kolejnej szkoły. Ta kolejna szkoła nazywała się Bet Talmid. I po hebrajsku to oznacza szkoła ucznia, szkoła uczniów. I w tej Bet Talmid uczniowie przebywali, studenci przebywali od 12 roku życia do 30. Sprawdź sobie w internecie, co Pan Jezus zrobił pomiędzy 12 rokiem życia a 30. Był w Nepalu, nabywał tam mądrości. Był tam i tam i... Pan Jezus normalnie uczęszczał do szkoły rabinistycznej. Do szkoły Bet Talmid, gdzie był nauczany przez kilku rabinów. Taka była, w synagogach były takie szkoły. Po czym wracał i zajmował się tym, czym zajmował się jego ojciec. Czyli kim był? Cieślą. Okej, okay, normalne. Skoro był w szkole rabinistycznej, jak mógł być cieślą? No tak, wracasz ze szkoły i pracujesz. Tak się robi to na wsi na przykład. Nie, że włączasz Netflixa, tylko trzeba zasuwać na polu. Tak to wygląda na wsi. Ale od 12 do 30 roku życia tam funkcjonował, uczył się od rabinów i tam musiał przejść przez 5 etapów. Ze względu na czas i sens tego, co mógłbym wam powiedzieć, nazwę te etapy tak. Był etap pierwszy, jeśli zdałeś egzaminy na etapie pierwszym, przechodziłeś do etapu drugiego. Z etapu drugiego do etapu trzeciego. Z trzeciego do czwartego i z czwartego do piątego. I co się dzieje, kochani, dalej? Kiedy dochodziłeś do etapu piątego, to momentem, kiedy zdawałeś ten piąty etap, takim świadectwem, że zdałeś piąty etap, był taki, że stawałeś się rabinem. Co się działo pomiędzy etapem pierwszym a piątym? Większość, zdecydowana większość ludzi odpadała. Większość chłopaków nie dawała rady, odpadali. Zostawali najlepsi z najlepszych, najlepsi z najlepszych i tam pojawił się Jezus. I co z tym Jezusem dalej? Kiedy przychodziło do tego, że była ordynacja rabina, rabin był chrzczony w wieku 30 lat. Dygresja. Chrzest chrześcijański to nie jest koncepcja wzięta z chrześcijaństwa, to funkcjonowało w judaizmie. Ludzie, którzy zmieniali swój statut, ludzie, którzy byli na przykład prozelitami, którzy nie byli Żydami, a chcieli być Żydami, brali chrzest i chrzest oznaczał jedną rzecz. Byłem tym, jestem kimś innym. Byłem tym, jestem kimś innym. Wszystko minęło, jestem kimś innym. I co oznaczał chrzest Pana Jezusa? Chrzest Pana Jezusa oznaczał jedną rzecz, że to był dowód na to, że Jezus stanie się rabinem. Ale teraz jest znowu hit. Były 2 rodzaje rabinów. Pierwszy rabin to był rabin, tak zwany rabin bez autorytetu, a drugi rabin był rabinem z autorytetem.
Hebrajskie słowo na autorytet to jest semika. Semika. Semika oznacza autorytet. 99% rabinów, którzy byli ochrzczeni, i to był ich moment, kiedy byli absolwentami szkoły rabinistycznej i stawali się rabinami, oni byli bez autorytetu. Ułamek procenta to byli rabini, którzy stawali się rabinami semika, czyli z autorytetem. Jak często pojawiał się rabin z autorytetem? Raz na 3 pokolenia. I tutaj wjeżdża Pan Jezus. Ale to nie jest takie proste. Żeby ktoś został rabinem z semika, musiał mieć 2 świadków i jeden z tych świadków musiał być również rabinem z semika i tych 2 rabinów w werbalny sposób musiało uznać autorytet tego rabina, który za chwilę ma być rabinem z semika. No i tutaj pojawia się historia. Pierwszym świadkiem ogłaszającym to, że Jezus będzie rabinem z semika jest Jan Chrzciciel. Ewangelia Jana, 1 rozdział, wersety od 29 do 30. Następnie Jan zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, który bierze na siebie grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem, za mną idzie ktoś, kto pojawił się przede mną, kto istniał wcześniej niż ja. To był pierwszy świadek, który ogłaszał to, kim jest Jezus. Ogłaszał to, że Jezus będzie rabinem z semika. Ale był potrzebny jeszcze jeden rabin, który posiadał semika. I oto nadchodzi on. Niewidzialny, ale jakże słyszalny. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, wersety 14-17. Jan jednak próbował go powstrzymać. To raczej ja powinienem być chrzczony przez ciebie, przekonywał, a ty przychodzisz do mnie, lecz Jezus mu odpowiedział: teraz ustąp, uczyńmy zadość wszelkiej sprawiedliwości, i Jan ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony i wychodził z wody, otworzyło się nad nim niebo. Wtedy zobaczył, jak Duch Boży niczym gołębica zstępuje i na nim spoczywa. I rozległ się głos z nieba: oto mój ukochany syn, źródło mojej radości. Bóg Ojciec ogłosił: to jest mój syn. Kiedy Pan Jezus na górze przemienienia, kiedy Bóg Ojciec znowu przemówił, powiedział: to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. A więc Jezus wychodzi z tego chrztu i nagle ludzie zaczynają go nazywać rabinem. To jest ciekawe. Wcześniej nikt go nie nazywał rabinem, ale po tym chrzcie został nazywany rabinem. Dlaczego tak było? Było to dlatego tak, kochani, że kiedy byłeś rabinem z semika, to Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, werset 28-27, Biblia mówi tak. Gdy Jezus skończył mówić, tłumy były zdumione jego nauczaniem. W odróżnieniu od znawców prawa uczył bowiem jak ktoś, na kim spoczywa władza, dosłownie w innych tłumaczeniach, na kim spoczywa autorytet, na kim spoczywa semika. Ludzie to widzieli. On jest inny. On naucza w inny sposób. On naucza w taki sposób, jakby było nad nim semika. On ma autorytet. I co to teraz wszystko oznacza? Jesteś tym trochę podekscytowany? Kiedy posiadałeś semika, to mogłeś tworzyć swoje własne jarzmo. Czym było jarzmo? Jarzmo dosłownie oznaczało, to był sposób interpretacji pism w nowy sposób. To był sposób interpretacji pism w zupełnie nowy sposób. W inny sposób. Kiedy byłeś rabinem bez semika, powtarzałeś jarzmo, szedłeś za jarzmem, którego byłeś nauczony przez swoich rabinów. Ale kiedy byłeś rabinem z semika, mogłeś tworzyć swoje własne jarzmo, czyli twój sposób interpretacji.
I teraz Mateusza 11 rozdział, werset od 28 do 30, Biblia mówi tak. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie co? Moje jarzmo. O co chodzi? Mają narzucić na siebie jakieś rolnicze, nie wiem, narzędzie, które, wiecie jak wygląda jarzmo. Ma dwa miejsca. Jedno dla jednego zwierzęcia, drugie dla drugiego zwierzęcia. Ja nawet sam głosiłem kazania, że w jednym miejscu jest Pan Jezus, w drugim miejscu jesteś Ty. Jarzmo to jest sposób nauczania Tory. Jezus mówi, moje jarzmo jest jakie? Uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, znajdźcie ukojenie dla swoich dusz, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię jest lekkie. Czy Żydzi byli w stanie wypełnić jarzmo pozostałych rabinów? Nigdy to się nie wydarzyło. Faryzeusze na przykład potrafili do jednego przykazania zrobić 10 dodatkowych przykazań. Kiedy Biblia mówiła o tym, że będziesz szanował szabat, nie będziesz pracował w tym dniu i tak dalej, to Żydzi, konkretnie faryzeusze, stworzyli kolejnych 10 przykazań określających, co to znaczy pracować, a co to znaczy nie pracować. Dziwne. Jezus mówi, moje jarzmo jest lekkie. Na czym polegało to jarzmo? Popatrzcie, to jest kazanie na górze. Kilka wersetów, zaczynamy to z 5 rozdziału. Wiecie o tym, że przodkom powiedziano. Czyli Jezus mówi, tak mówiono waszym przodkom. Masz nie zabijać, a kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. Ja wam natomiast mówię. Jeśli byłeś rabinem z Samika, odwoływałeś się do tego, jak było i pokazywałeś, jak teraz będzie. I kiedy patrzysz na kazanie na górze, to jest mniej więcej tak to wygląda. Wiecie, że wam powiedziano, ale ja wam natomiast mówię. Powiedziano też, ja wam natomiast mówię. Wiecie, że przodkom powiedziano, ale ja wam mówię. Wiecie, że powiedziano, ale ja wam mówię. To było zupełnie nowe jarzmo. Jarzmo to było nowy sposób podejścia do Bożego Słowa, nowy sposób interpretacji Tory. Zupełnie nowy, niezaprzeczający, ale zupełnie inaczej interpretowany. To mogli robić rabini z Semika, którym był Pan Jezus. Czy to nie jest fascynujące? Jesteś w skali od 1 do 10, to jak bardzo jesteś podekscytowany? Na 5? Na 15. Przynajmniej jedna osoba na 15, jak jesteś na 6, to się wyrównuje. Jesteś rabinem z jarzmem i co wtedy? No właśnie, i co wtedy? Jeśli jesteś tylko rabinem z Semika, fajnie, ale potrzebujesz uczniów. Co robił rabin z Semika, aby mieć swoich uczniów? Szedł do Bet Talmid, szedł do szkoły uczniów i przychodzi do szkoły uczniów, a tam widzi młodzieńców od 12 roku życia do 30, którzy znali pismo na pamięć, którzy udowodnili, że są bardzo inteligentni, bo przetrwali. Udowodnili swoją wytrwałość, mieli pasję i mieli zdolności. I jeśli rabin z Semika chciał powołać swoich uczniów, to co robił? Robił dwie rzeczy. Rabin musiał zobaczyć w swoich uczniach dwie rzeczy. Po pierwsze, musiał zobaczyć taką jedną kluczową rzecz. Patrząc na ciebie, rabin wiedział, że będziesz czynił większe rzeczy od niego. Większe rzeczy od niego. A druga rzecz, czyli jak następowało powołanie takiego ucznia z Bet Talmid, to było dosyć proste. Mówił wtedy do takiego ucznia, jeśli widział w nim potencjał, że jest w stanie uczynić więcej niż on sam, to wtedy mówił, pójdź za mną. Pójdź za mną. I w tym momencie uczniowie w Bet Talmid
szaleli z radości, kiedy pojawił się rabin, który po pierwsze zobaczył w nich potencjał, a po drugie powołał ich do tego, aby też, aby stali się takim jak on, aby podążali za nim. I wtedy mówił do nich, pójdź za mną. Czy to nie nabiera sensu teraz, powołanie pierwszych uczniów? Czy oni wiedzieli, o co chodzi? Oni dokładnie wiedzieli, o co chodzi. Oni dokładnie wiedzieli, o co chodzi. Gdzie poszedł Pan Jezus szukać swoich uczniów? No właśnie, to, co czytałem wam na samym początku. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział. Masz Jezusa, rabina z autorytetem, rabina, który tworzy nowe jarzmo, przechadza się wzdłuż Jeziora Galilejskiego, zobaczył dwóch braci, był to Szymon, zwany Piotr i tak dalej, on mówi, pójdź za mną. Piąty uczeń powołany przez Pana Jezusa jest kluczem. Ten piąty uczeń powołany przez Pana Jezusa również spędzał czas, powiedzmy, że spędzał czas, nad jeziorem. Tylko on spędzał taki czas w taki sposób, że to, co cała czwórka złowiła, on widział, co złowili, on zapisał, co złowili i później oni musieli płacić temu człowiekowi podatek. Nie dało się go oszukać. I Jezus przychodzi i powołuje piątego ucznia, tak zwanego Mateusza, który był celnikiem. Wyobraź sobie, jak się czuła teraz ta czwórka. To jest tak samo, to jest możliwe, to jest tak samo, jakbyś przyszedł kiedyś komornik do twojego mieszkania, zabrał ci całe mieszkanie i później widzicie się w kościele. I to jest twój brat. Pierwsza lekcja, kochaj swoich wrogów. Jezus od razu wprowadził nowe jarzmo. Mówił, chłopaki, no to jest moje jarzmo. Musicie nauczyć się go kochać. Musicie nauczyć się go kochać. On jest jednym z nas. On jest też moim uczniem. To jest mój talmid. On jest dokładnie taki sam. Ja go też powołałem. To jest szok. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 15 werset do 16. Jezus mówi tak, nie wy mnie wybraliście, Jezus mówi do mnie i do ciebie, nie ty mnie wybrałeś, ale ja wybrałem ciebie. Po co? Żebyś przynosił owoc, żeby twoje życie było syte, żeby twoje życie było spełnione. To, że należysz do Jezusa, twój udział w tym jest minimalny. Po prostu wyszedłeś ze swojej łodzi. Jezus przyszedł do twojego życia i powiedział, pójdź za mną, albo już przyszedł, albo ciągle szuka cię i mówi teraz do ciebie, pójdź za mną. Nie wy mnie wybraliście, mówi Pan Jezus, ale ja wybrałem was. Kiedy stawałeś się uczniem rabina z Semika, to przechodziłeś szkolenie, pierwsze szkolenie, które też jest odkrywcze. Szkolenie to polegało na tym, że uczyłeś się chodzić. Wow. Uczyłeś się chodzić jak rabi. Jeśli rabin chodził w taki sposób, to musiałeś, pokazałbym wam, ale boję się, że się przewrócę. Jeśli rabin chodził w jakiś sposób, to ty musiałeś chodzić za nim. Niektórzy historycy mówią, że rabini mieli specjalne obuwie, które wydzielało więcej piasku z butów, który spadał na osobę, która szła za nim. Czyli jeśli rabin szedł, to jeśli od razu za nim szedłeś, to było widać to po twoich nogach. Bo piasek kurz spod nóg rabina zostawał na twoich nogach. Było to oznaką dumy,
jeśli później spotykali cię inni, a twoje nogi są całe w kurzu aż dotąd. Ty się tym chwaliłeś. Nie chwaliłeś się, jakie masz chude nogi. Chwaliłeś się kurzem, który był na twoich nogach, bo to oznacza, że idziesz krok w krok za kim? Ze swoim rabim. I teraz mam do ciebie takie pytanie. Jaki kurz jest na twoich nogach? Ale ja za nikim nie idę. Czyżby? Większość ludzi idzie za samym sobą. Na tobie jest kurz egoizmu, na tobie jest kurz twoich problemów, na tobie jest kurz twoich zmartwień. Możesz tak żyć, ale w końcu się potkniesz. Ale kiedy idziesz za Jezusem, kiedy idziesz za swoim rabim i jego kurz spada na twoje nogi, jesteś pełen tego kurzu i upodabniasz się w tym, jak on chodzi i łapiesz jego jarzmo, to, czego on naucza, stajesz się podobnym do swojego rabiego, stajesz się podobnym do Jezusa, co jest celem naszego życia. To jest ciekawe. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Jaki kurz jest na tobie? I teraz pokażę wam kontrast. Sytuację, która kontrastuje. Tradycyjne nauczanie, które istniało w Starym Testamencie z jarzmem, nowym jarzmem, które przyniósł Jezus Chrystus. Ewangelia Jana, rozdział 8. Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, lecz wczesnym rankiem znów zjawił się w świątyni. Cały lud zaczął się przy nim gromadzić, a on usiadł i rozpoczął nauczanie. Wtedy znawcy prawa i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją wobec wszystkich i powiedzieli do niego: nauczycielu, tę kobietę schwytano w chwili, gdy cudzołożyła. Mojżesz w prawie kazał nam takie kamieniować. A ty co mówisz? Oni wiedzieli, że Jezus to jest rabi z Samika. No to jakie jest twoje jarzmo? Jakie jest twoje jarzmo? Jak ty do tego podchodzisz? I dalej Biblia mówi tak. Pytali o to, aby go wystawić na próbę, bo szukali podstawy do oskarżenia. Jezus zaś schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. Na marginesie pisać to jest greckie słowo grafo, które oznacza pisać albo coś opisywać. No przecież Pan Jezus nie potrafił pisać. No właśnie, Pan Jezus był bardziej ludzki, niż nam się wydaje. Pan Jezus był bardziej ludzki, niż nam się wydaje. Nie możesz zapomnieć o człowieczeństwie Chrystusa i tylko położysz nacisk na bóstwo Chrystusa. Jezus był zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. On pozbył się, Biblia, list do Filipian o tym mówi, pozbył się tego, że był Bogiem i przyszedł i upodobnił się do nas. I totalnie dostosował się do całego systemu rabinistycznego, który istniał wtedy w Izraelu. To nie było nic nowego. No ale jest fragment, który mówi o tym, że Pan Jezus nie był wyedukowany. Biblia nie mówi, że Pan Jezus był niewyedukowany. Biblia nie mówi, że Pan Jezus nie był wykształcony. Biblia mówi, że Żydzi mówili, że nie był wyedukowany. Ale Żydzi też mówili, że ma Belzebuba. Żydzi też mówili, że zabrania płacić podatki. Żydzi mówili wiele rzeczy. Nie wszystko, co Żydzi mówili i zapisano w Biblii, jest prawdą. Odnośnie Pana Jezusa, żebyście mnie dobrze zrozumieli. A więc co się dzieje dalej? A gdy tak nalegali z pytaniem, wyprostował się i powiedział do nich tak. Znam to jarzmo. Wiem, co powiedział Mojżesz. Pan Jezus mógł powiedzieć tak de facto, Mojżesz mówi o tym, że kobieta jest. Ale jak mogła kobieta cudzołożyć sama ze sobą? Gdzie jest ten, który z nią cudzołożył, ponieważ wasze jarzmo, Mojżesz mówił, żeby ukamieniować jedną i drugiego. No to no tak, tu już się wyłożyliśmy. No i dalej Biblia mówi tak. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. To było nowe jarzmo. To było jarzmo, które zrzuciło z ciebie wszelki ciężar.
Wiecie, jarzmo powodowało, że pewne rzeczy związywałeś, a pewne rzeczy rozwiązywałeś. Pan Jezus niektóre rzeczy podkręcił, a niektóre uwolnił. Jezus mówi, dobra, kamieniujmy ją, kto jest bez grzechu, nie rzuca pierwszy. I nagle się okazało, że co? Że zaczęli odchodzić jeden po drugim, poczynając od starszych. W końcu pozostał on sam oraz kobieta stojąca po środku. Wtedy podniósł się i zapytał, kobieto, a gdzie oni są? Nikt cię nie potępił, odpowiedziała, nikt, panie. A Jezus, ja też cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Jezus nie zbagatelizował tematu grzechu. Jezus, jarzmo Jezusa polegało na łasce, która przewyższała sąd. Jarzmo Jezusa było zupełnie, zupełnie inne. To samika, które Jezus miał, wniosło coś zupełnie, zupełnie nowego, zupełnie coś innego. To nie było zaprzeczenie. Dlatego, że piąta księga Mojżeszowa, 17 rozdział, werset 6, Biblia mówi tak, wyrok śmierci można wydać na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków. No to jeśli mamy ukamieniować tą kobietę, dobra, no ale potrzebujemy dwóch lub trzech świadków. A na gdzie oni są? Wypuścili kamienie i poszli do domu. Gdzie są ci świadkowie, którzy skazują cię na śmierć? Nowe jarzmo. Nowe jarzmo. Zupełnie nowe jarzmo. I to z tego powodu, że Jezus przyniósł nowe jarzmo, to, że nie trzeba być w szkole rabinistycznej, aby być Jego uczniem, przynosi nam potężną, potężną łaskę, która jest widoczna przez całą Biblię. Bóg miał taki dream team, zespół marzeń w Biblii, którego używał do niezwykłych celów. No na przykład Noe wybudował arkę, no ale się też upił. Na przykład Abraham, to był człowiek, który był niezwykły. To był człowiek, który miał niezwykłą wiarę. To, że kłamał odnośnie swojej żony, to jest pół biedy. No to, że był już za stary, to już w ogóle jest inny temat. Izaak był wspaniały, super, świetny, nadaje się do zespołu marzeń, no ale raczej to był człowiek, który był oderwany od rzeczywistości. On po prostu cały czas marzył. Jakub jest najlepszy. Jakub też się nadawał idealnie, to jest niezwykłe, że Jakub stał się kimś niesamowicie ważnym w tym zespole marzeń, tylko że on był kłamcą. Józef natomiast, z Józefem jest taka historia, że był pyszny, chwalił się na lewo i prawo, a potem był wykorzystywany przez wielu, wielu ludzi. No Mojżesz, odnośnie Mojżesza to nic nie można powiedzieć. No to, że tam zabił Egipcjanina, zakopał go w piasku. W ogóle nie ma tematu. To jest ciągle zespół marzeń Pana Jezusa. No był jeszcze Gedeon, który wykazywał swoją odwagę, kiedy ubijał pszenicę, chowając się w jaskini. Samson. Klasyczny Kasanowa. Zero mózgu, mnóstwo urody. Samson, jak chcesz poczytać o profilu człowieka, który zmierza donikąd, poczytaj o Samsonie. No jeszcze jest Rahab, no ale ona była prostytutką, do szczegół. Jeremiasz i Tymoteusz, też fajni goście, tylko że zbyt młodzi. Dawid, z Dawidem jest większy problem. Człowiek według Bożego serca. Absolutny kapitan Dream Teamu. Najpierw pośrednio zamordował, znaczy najpierw, potem zamordował męża kobiety, z którą się przespał. Człowiek według Bożego serca. Eliasz miał myśli samobójcze. Ezechiel głosił kazania nago. To musiało być ekscytujące. Jonasz robił dokładnie to, czego Bóg od niego nie chciał. W 100%.
W 100%. I Bóg mu mówi, płyń do Niniwy i ona i popłynął zupełnie w drugą stronę do Tarszysz. Jan Chrzciciel jadł po prostu, co jadł? Szarańcze. Zapraszamy was na posiłek po nabożeństwie. Dzisiaj mamy specjał wymyślony przez naszą pastorową Madzię. Jest coś absolutnie niezwykłego. Smażona szarańcza, zapraszam. Bardzo biblijne. Piotr zaparł się Pana Jezusa 3 razy. No Jezus miał duże nadzieje odnośnie swojego ucznia. To nie był jakiś wybitny uczeń, to był po prostu rybak. 3 razy się go zaparł. Kobieta samarytańska, no ona jest po 5 rozwodach. Jest problem. Ale ciągle dream team Pana Jezusa. Był Zacheusz, ale on był za mały, był Paweł, no ale zbyt religijny, fanatyk, zelota. Był Tymoteusz, który był za młody, to już mówiłem, no i na tą całą drużynę zamykał Łazarz, który był po prostu martwy. Na sam koniec chciałbym, żebyś przestał myśleć zbyt dużo o sobie. Ale żebyś zaczął myśleć mnóstwo o Panu Jezusie. Przestań myśleć zbyt dużo o sobie. Co zrobiłeś, aby stać się uczniem Pana Jezusa? Powiem ci, że niewiele. Po prostu wyszedłeś z łodzi i poszedłeś. Jezus wprowadził cię w świat zupełnie czegoś nowego. Kiedyś był taki moment w twoim życiu, przestań myśleć zbyt dużo o sobie, że pojawił się Jezus i powiedział, pójdź za mną, a ty po prostu poszedłeś. Kto jest wielki w tym powołaniu? Jezus. Nad kim Bóg się zlitował? Nad tobą. Musisz być doskonały, żeby iść za Jezusem? Absolutnie nie. Czego Pan Jezus chce od ciebie? Abyś było mnóstwo Jego kurzu na tobie. Im bliżej jesteś rabiego, tym więcej kurzu. Bóg się pojawił w życiu Abrahama i powiedział 2 rzeczy. Chodź ze mną i bądź doskonały. To jest ciekawe, że aspekt chodzenia z Bogiem pojawia się przez całą Biblię. Przez cały Stary Testament Bóg mówi, chodź ze mną. Chodź ze mną. Jezus przychodzi jako twój rabi, mówi, chodź ze mną. Niech kurzu jest mnóstwo. Wiecie, co jest ciekawe? Że uczniowie kiedyś weszli do takiej wioski, że w ogóle nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego. Było tak? Było tak. A więc uczniowie mieli fantastyczny pomysł. Panie, oni nas nie przyjęli. Chcesz, żebyśmy spuścili na nich ogień? Pomiędzy przekąską szarańczą, a tym, co tu pijemy, możemy to zrobić. Jak Eliasz, czyli jest biblijne uzasadnienie. Jezus mówi, chłopaki, to w ogóle nie o to chodzi. Strzepnijcie kurz. Co to znaczy strzepnijcie kurz? Zrzućcie jarzmo moje, zrzućcie z nich to, czego się nauczyliście ode mnie, że nie będziecie ich przeklinać, że nie będziecie walczyć oko za oko, że nie będziecie ich próbować zniszczyć, ponieważ ja przyszedłem, aby ratować ten świat. Ja przyszedłem, aby ocalić ten świat, a nie żeby pognębić ten świat. Zrzućcie na nich ten kurz nauczania, który macie ode mnie. Zrzućcie to na nich. Może daj im to myślenia, to będzie świadectwo przeciwko nim. Może daj im to do myślenia, że to nie jest oko za oko, że to jest zupełnie inaczej. Oko za oko jest z defaultu, jest intuicyjne. Ale zrzucić kurz tego, czego się nauczyliście ode mnie, błogosławić tych, którzy was prześladują, to jest nowe jarzmo. Ono nie jest trudne. I najlepsze jest to, Jezus mówi, chłopaki, patrzę na was, nie dacie rady. To, to,
nie nadajecie się pod żadnym względem. Nie nadajecie się pod żadnym względem. Ani na pamięć nie znacie trzeciej księgi mojżeszowej, ani nie znacie Tory. Wy się, chłopaki, nie nadajecie. W tej szkole Bet Talmid, gdzie Rzym, a gdzie Krym. Ale mam pomysł. Przyjdzie ten, jak mnie już tu nie będzie, to przyjdzie ten, który zamieszka w was. I on was uzdolni do tego. On was uzdolni do tego, abyście wypełnili całe jarzmo, którego ja was uczyłem. Jak nie kochać Jezusa? Za chwilę śpiewamy piosenkę też jednej osoby z Dream Teamu Bożego. Śpiewamy Cudowna Boża Łaska. Wiecie, kim był autor Cudownej Bożej Łaski? Taki trochę dziwny gość. Handlował ludźmi. I spotkał się z Jezusem, który do niego powiedział: dobra, pójdź za mną. Doświadczył czegoś, czego nigdy wcześniej nie doświadczył. Doświadczył łaski Pana Jezusa. I napisał tą piosenkę. Wiecie, ilekroć słyszę tą piosenkę? To jest 20 prawie 7 lat. Zawsze mam łzy w oczach. Bo ja wiem, kim byłem. I wiem, kim się stałem dzięki Jezusowi. Myślę, że możemy z sercem pełnym wdzięczności zaśpiewać to, że przyszedł Rabbi Jezus, wskazał na ciebie i ty się totalnie nie nadawałaś. I powiedział: pójdź za mną. Ale moja przeszłość. Wiem, jaka jest twoja przeszłość. Pójdź za mną. Ale żebyś... Wiem, ale to... Wiem, pójdź za mną. Jezus dokładnie wiedział, kogo wybrał. Amen. Powstańmy i zaśpiewajmy dla Pana Boga tą niesamowitą, niesamowitą, niesamowitą pieśń, mówiącą o Bożej łasce, Bożej miłości względem nas.